Magdaleną Majcher, pisarką, autorką poczytnych powieści obyczajowych, m.in. Stanu Niebłogosławionego z serii Wszystkie pory uczuć, to czteroczęściowa seria, a także książek W cieniu tamtych dni, Cud grudniowej nocy i najnowszej książki Jeszcze jeden uśmiech. Dzień dobry, witam serdecznie. Magda, powiedz na początek, jakie to uczucie, kiedy się wydaje 10. książkę, bo to twoja 10. powieść, no, oddaje się w ręce czytelników. Takie trochę niedowierzanie jeszcze, mimo że już 10. Może właśnie dlatego, że to już 10. to jest też takie trochę niedowierzanie, że rzeczywiście to już to, co jeszcze 3-4 lata temu było tylko moim marzeniem, to dzisiaj jest już moją pracą, elementem mojej rzeczywistości i tym, czemu poświęcam zawodowo około 80-90% czasu, bo jeszcze czasem biorę jakieś pojedyncze zlecenia, ale generalnie skupiam się już na książkach. No i chyba właśnie dlatego, że to już tyle tego jest, że to się na tyle rozkręciło, że jestem tu dzisiaj z Państwem, że jeżdżę na spotkania po całej Polsce i różne osoby recenzują moje książki, gdzieś widzę na Instagramie, na Facebooku, bo na początku to wiadomo, głównie znajomi polecali, a teraz się okazuje, że w ogóle jest ten człowiek, który jest, ja nie wiem, kim on jest, on czyta moją książkę, tak? I dla mnie to jest gdzieś tak do tej pory w jakiś sposób magia, coś niesamowitego. No, duma na pewno też jest, tak, z siebie, że udało się przebić te marzenia w cele i te cele zrealizować. No i na pewno też szczęście, tak, no bo to jednak jest to, co kocham i mam takie przeczucie, że jestem w takim miejscu, w którym powinnam być. No i to mi daje ogromną satysfakcję. Jeszcze jeden uśmiech to powieść o kobietach. O czterech różnych, jest Olga, Agnieszka, Karolina i Monika. Cztery kobiety, cztery matki, każda ma swoją filozofię życiową, każda ma też swój pomysł na to, jaką matką chce być. One są bardzo, bardzo różne. Co było inspiracją do napisania tej książki? Oj, ja tą książkę w ogóle muszę tutaj powiedzieć na wstępie, że ja tą książkę pisałam bardzo dawno temu, bo 2,5 roku temu. Ja ją pisałam po Stanie Niebłogosławionym, jako trzecią książkę moją w ogóle. I w wyniku różnych tam zawirowań, planów wydawniczych ona została wydana dopiero teraz, bo w ogóle pierwotnie miała być wydana w maju 2017 roku, ale wtedy została wydana matka mojej córki, potem została wydana jesień, która nie miała być serią, a miała być pojedynczą opowieścią, tak jak wszystkie moje pozostały, no ale trzeba było już dokończyć tą serię, skoro zaczęłam serię. Potem był sierpień, moja książka o Powstaniu Warszawskim, która jakby ta data sierpniowa tej premiery było ważne, żeby to właśnie było w sierpniu. No i ona gdzieś została tak odłożona na koniec. Ja tę książkę tak naprawdę wymyśliłam 3 lata temu, kiedy miałam małego syna, kiedy byłam świeżo upieczoną, po raz drugi świeżo upieczoną mamą. Więc gdzieś tam to macierzyństwo determinowało moją codzienność i na pewno ja jako mama zauważyłam, że w ogóle my kobiety mamy takie tendencje, że my wszystko wiemy najlepiej, że nasz sposób życia jest jedynym właściwym, że nasz sposób wychowywania dzieci jest jedynym właściwym. I teraz w dobie internetu zwłaszcza, gdzie każdy może się wypowiedzieć, gdzie każdy może powiedzieć to, co myśli, dochodzi do takich, powiedzmy, wojenek pomiędzy ludźmi o innych poglądach i to naprawdę widać na różnych portalach parentingowych, na różnych stronach dla kobiet, nie tylko zresztą dla kobiet, ale w tej książce akurat piszę o kobietach, o macierzyństwie. I to w jakiś sposób było inspiracją dla mnie. Te takie właśnie wojenki, tak, które matki toczą ze sobą na forach internetowych, jak karmić dziecko, jak wychowywać. I dzisiaj to jest bardzo, właśnie tak jak mówię, w tej dobie internetu jest to bardzo widoczne i gdzieś tam te takie moje nawet uczestnictwa w takich forach internetowych, kiedy moje dzieci były małe, w jakiś sposób mnie zainspirowały do napisania takiej książki. No twoje bohaterki też takie słowne wojenki trochę toczą, bo tu jest i matka Polka, i jest matka taka ekomama, która chce być nowoczesna i chociaż mieszka w stolicy aglomeracji, czyli w Katowicach, no ale gdzieś może to przeboleć, że tutaj ta ekologia nie do końca z tym wszystkim gra. Jest matka bizneswoman, bardzo nowoczesna. Jest też to starcie matek karmiących piersią i matek, które postanawiają od początku dziecko trzeba uczyć samodzielności, w związku z czym jest ta butelka. A powiedz Magda, do której matki tobie jest najbliżej? Do którego modelu tobie? No masz dwoje dzieci. Właśnie ja chciałam zapytać, nie odpowiem na to pytanie, dlatego że jestem ciekawa, czy udało mi się ukryć jakby moje poglądy
I czy udało mi się tam mój sposób na wychowanie... Gdzieś jest, tak? Gdzieś jest w którejś bohaterce przemyconej. Nie mówię, że któraś z tych bohaterek to 100% nie, bo powiedzmy jedna ma jakieś cechy ze mnie, druga ma inne cechy ze mnie, ale generalnie jestem bardzo ciekawa, czy udało mi się jakieś takie moje poglądy, moje przekonania przemycić. Dlatego na razie nie odpowiem na to pytanie. Może kiedyś, jak po prostu dostanę odpowiedzi od czytelników i oni podzielą się ze mną wrażeniami, bo nie chcę po prostu jeszcze teraz tego zdradzać. To macierzyństwo chyba mocno Cię inspiruje, bo to przecież kolejna Twoja książka, gdzie ten temat jest obecny. Tak, tylko że właśnie ja troszkę się tak śmieję, bo ja absolutnie teraz zawodowo podążam w zupełnie innym kierunku. To, nad czym pracuję, jest zupełnie w innym kierunku. A tak się stało, że no to jak mówię, ta książka była pisana dawno już temu. No jak się czyta, to jest chyba 2016 rok, bo tam się pojawia tak, moment, że są mistrzostwa Europy. Tak, Portugalia-Polska mecz przegrany, tak jest. Jest w tle, są jakieś takie wydarzenia. Tak to było, bo ja pisałam tę książkę latem właśnie 2016 roku. Pamiętam, było tak upalnie. Ja bardzo w ogóle przeżywałam sobie tą porażkę Polaków z Portugalią, bo to było tak niezasłużone, no ale... Kto nie przeżywał? Tak, i właśnie gdzieś tam przemyciłam właśnie ten zawód w tle. Mecz był w mojej urodziny, więc to było straszne. Ja pamiętam, że byłam wtedy nad morzem w Dziwirzynie. I oglądaliśmy mecz właśnie na takim telebinie, w takim barze. W ogóle fajne to było miejsce, ponieważ tam było też to taki plac zabaw. Ja w ogóle jestem większym kibicem, jeżeli chodzi o piłkę nożną od mojego męża, więc na pewno bardzo śmiesznie wyglądaliśmy, jak ja po prostu bijałam paznokcie w policzka, a mój mąż biegał za dzieckiem. No, tak to wyglądało. Więc na pewno bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jakby tak ktoś tak przyjrzał nam się z zewnątrz, to... No generalnie teraz już mój syn starszy mnie przerósł. Boże, on o tych piłkarzach, on mi wyskakuje z jakimś nazwiskiem. No słuchaj mama, ten to gra w tym klubie, a ten grał w tym, a Mbappé to tutaj, a ten... W ogóle ostatnio napisaliśmy do Kevina De Bruyne, czy nam wyślę ten zdjęcie z autografem, ale nie odpisał. A to Belg, to mój mąż jest fanem reprezentacji Belgii, więc belgijskich piłkarzy to ja też znam. Także to bardzo dobry wybór syna. Nie, no gdzieś tam w tle rzeczywiście. Ja w ogóle staram się w moich książkach zawrzeć jakieś takie w tle elementy rzeczywistości w ten sposób jakby, żeby uwiarygodnić. Bo w ogóle dla mnie, dla pisarza bardzo ważne jest, żeby historia była wiarygodna. Więc jeżeli ja na przykład piszę, tak jak tutaj pisałam o chorobie dziecka, pojawia się wątek choroby dziecka, no to ja też dużo godzin spędziłam właśnie na zbieraniu materiałów. Teraz absolutnie mogę Państwu zdradzić, że obecnie pracuję nad taką sagą rodzinną, która będzie osadzona w Ustroniu Morskim. No więc ja do tego Ustronia Morskiego pojechałam, spotkałam się z ludźmi, mnóstwo dokumentów przejrzałam, wywiadów przeprowadziłam i tak dalej. Więc dla mnie zawsze jest ważne, żeby to tło było wyraziste. Gdzieś tam nawet w tych lekkich obyczajach, gdzie powiedzmy nie ma żadnych takich wydarzeń, które mogłabym tam w jakiś sposób opisać, gdzieś staram się zawsze przemycić jakieś takie błahostki w stylu właśnie tych meczy czy jakiejś sytuacji politycznej, chociaż może to nie, bo wiadomo, że potem jakieś będą kłótnie, nie kłótnie i jakieś dziwne reakcje, ale gdzieś tam zawsze staram się przemycać takie jakieś tematy z rzeczywistości. O, teraz, przepraszam. Pamiętam, jak robiłam wywiad z Magdą, to powiedziałam wtedy Magda mi, że nie potrafię pisać o sprawach łatwych. I to chyba coś w tym jest, że tak naprawdę w każdej Twojej książce, chociaż no, jeszcze jednym uśmiechu jest ta szczypta humoru. To jest książka, która naprawdę jest taka budująca. No to zawsze pojawia się problem, jakiś taki poważny problem społeczny. W serii Wszystkie pory uczuć przecież tam był i płodowy zespół alkoholowy, i depresja poporodowa, i kwestia niepłodności, adopcja. No w Cudzie grudniowej nocy, jeśli Państwo nie czytali, to polecam. To książka nie do końca świąteczna, więc proszę się też tym nie sugerować. Ale też są tam trudne problemy, między innymi strata dziecka, jakby cały proces, który tutaj rodzice muszą przejść. Natomiast tutaj w tej książce jest choroba dziecka, czyli coś, z czym jeżeli człowiek, każdy, który się zderza, no to właściwie wydaje się, że choroba, która może być śmiertelna, bo tutaj dziewczynka, no przepraszam, jeżeli spoileruję i zdradzę, ale jest to guz mózgu, więc no choroba straszna. I myślę, że no każdy, kto się z taką sytuacją zderza, to tak naprawdę no ma takie poczucie ogromnej niesprawiedliwości i co to za świat, gdzie dzieci na takie coś chorują. I ty w tej swojej książce pokazujesz właśnie, że te kobiety
które choć być może nawet skłócone, czy mające różne filozofie, to kiedy przychodzi właśnie taka sytuacja jak choroba dziecka, to one się jednoczą i wtedy następuje eksplozja dobra. Tak, rzeczywiście jest tak, że nie umiem łatwo i lekko. Coś nudzi mnie po prostu pisanie o tym, że ona kocha jego, on kocha ją. Najpierw ona chce, on nie chce, potem on nie chce, a ona chce. Na koniec oboje chcą. No ja się nie odnajduję w takich tematach akurat. Sama czasem lubię przeczytać taką książkę romansową, dobry romans, ale gdzieś nie widzę się jako twórca w tym kierunku, chociaż nie, mam w planach, ale ze śmiertelną chorobą w tle. No to musi być jakiś element dramatyczny. Tak, no musi, no. Dlatego ja w ogóle niedawno pisałam kolejną książkę wojenną i powiem wam szczerze, że bardzo dobrze mi się przy takie książki wojenne, bo ja naprawdę tyle tam mogę tak dopiec tym bohaterom. Jakkolwiek to brzmi, ostatnio napisała moja koleżanka do mnie, że no dopiero teraz zabrała się na cud grudniowej nocy i generalnie już się umówiła, że dopiero przeczytała pierwsze strony, ale już na wszelki wypadek umówiła się ze swoim terapeutą. Ja mówię, no dlaczego? No ona mówi, no bo ja wiem, co się potem będzie po tej książce za nocą. Ja mówię, czemu ty się tak znęcasz nad tymi ludźmi? Nie możesz napisać, no nie wiem, ja jakoś tak lubię pisać o tych ważnych właśnie takich tematach społecznych, gdzieś jakby to jest kierunek, w którym chcę podążać. Na początku w ogóle słyszałam od wydawców, że to się nie sprzeda, żebym pisała lżej, żebym gdzieś tam poruszyła takie tematy. W ogóle Stan Niebogosławiony został odrzucony przez duże wydawnictwo, które właśnie specjalizuje się, że tak powiem, w literaturze takiej obyczajowej, z uwagą, że to jest zbyt kontrowersyjne. Że tam był ten temat tego dziecka z zespołem Downa, że tam był wątek tego, że ta kobieta się zastanawia, czy usunąć, czy nie, czy urodzić. No i generalnie ten wydawca mi, też tam był jeszcze wątek taki, że ta matka była miała poglądy takie ultrakatolickie. No i że generalnie nie, bo to się nie sprzeda i nie. Pascal mi wziął tą książkę. No i się sprzedało, że tak powiem. No i generalnie od tego tak naprawdę, mimo że ten Stan Niebogosławiony to była moja druga książka, tak naprawdę od tego Stanu Niebogosławionego naprawdę się zaczęło. A tak już na dobre rozkręciło się od serii Wszystkie pory uczuć, gdzie też miałam trudne tematy, bo była żałoba w zimie, która chyba jest moją ulubioną częścią, jest motyw zbrodni bez kary, pozornie bez kary, ponieważ no nie będę zdradzać, nie będę spoilerować. Jest też motyw odpowiedzialności za rodzinę. To, czy mamy prawo, moralne prawo chronić naszych bliskich za wszelką cenę, nawet jeśli wiemy, że oni popełnili coś strasznego, że oni popełnili jakąś zbrodnię. Potem wiosna też, no bardzo trudny temat alkoholowego zespołu płodowego. W lecie z kolei miałam depresję poporodową. I gdzieś jakby mnie samą bardzo cieszy, że jakby piszę to, co chcę pisać i czytelnicy chcą to czytać. Bo wiem, jak mam z innymi, niektóre koleżanki mi się żalą, że na przykład, że to, co one piszą, co czują, jakby nie znajduje, powiedzmy, czytelnika. One gdzieś tam eksperymentują, próbują pisać coś, co nie do końca ich powiedzmy interesuje, żeby gdzieś do tego czytelnika trafić ze swoją twórczością. I to naprawdę jest bardzo ciężkie, dlatego cieszy mnie to, że to, co ja czuję, czują też moi czytelnicy i dla mnie to jest zawsze niesamowite, kiedy ja dostaję wiadomość od kogoś, kto właśnie dzieli się ze mną refleksjami na temat przeczytanej mojej książki. No bo to jest takie jakby moja wrażliwość przefiltrowana przez wrażliwość czytelnika. I mnie to zawsze bardzo, bardzo tak buduje na przyszłość, że właśnie ktoś chce czytać to, co ja chcę pisać i że mogę podążać tą ścieżką, którą sobie obrałam na początku mojej twórczości, na początku mojej kariery literackiej. Historia, którą opisujesz tutaj w książce Jeszcze jeden uśmiech, tak sobie pomyślałam, że to też jest okazja, żeby może Państwa zachęcić do pomocy. No okazuje się, że książka czasami wyprzedza rzeczywistość, bo teraz Magda bardzo mocno zaangażowała się w akcję charytatywną na rzecz chorej dziewczynki, córki jednej z blogerek, to może Magda powiesz troszkę więcej. Tak, w ogóle na życiem, bo ponieważ wiele jest takich zbiórek w internecie, choćby na takiej stronie Się Pomaga, taka fundacja internetowa Się Pomaga, gdzie często nawet ja sama śledzę tam te akcje, czasem wpłacam jakieś datki. No i też opisałam działalność między innymi tej fundacji w tej książce.
No i w momencie, kiedy zbliżała się premiera tej książki, ona została, egzemplarze promocyjne zostały rozesłane do blogerów i do dziennikarzy. I jedna z blogerek, która czytała i recenzowała chyba wszystkie albo większość moich książek, napisała mi, że nie wie, czy i kiedy przeczyta tę książkę, ponieważ na tę chwilę ma ciężki czas, ponieważ walczy z chorobą córki, dość poważną, i że przeczytała po prostu opis tu tej książki, że tam właśnie jest też jakaś śmiertelna choroba dziecka i ona nie wie, czy to udźwignie na ten moment. Powiedziałam sobie spokojnie, rozumiem wszystko i niech się zajmie dzieckiem i zdrowiem swojego dziecka. No i kilka dni temu wrzuciła na swoją prywatną tablicę prośbę o wpłacanie 1% podatku na Ewę i wtedy dowiedziałam się, że Ewa ma białaczkę. To było 2 dni przed premierą Jeszcze jednego uśmiechu, to było w ten poniedziałek. Bardzo mnie to wstrząsnęło, ponieważ pisząc tę książkę, no zawsze wiemy, że coś takiego gdzieś jest, ale kiedy to się dzieje obok, u kogoś, kogo znamy, to zawsze jest ogromny szok. Nawet dla mnie, dla osoby, która powiedzmy siedziała w tym temacie dzieci onkologicznych, przygotowując tę książkę, no to dla mnie, mimo tego, że ja tych wspomnień, tych przeżyć i tych relacji matek przeczytałam naprawdę dużo, to dla mnie nadal była to tylko teoria. I w tym momencie, kiedy zachorowała córka tej blogerki, bardzo mną to wstrząsnęło i postanowiłam podarować, tak jak moje bohaterki w książce postanowiły podarować tej dziewczynce jeszcze jeden uśmiech, tak jak ja postanowiłam Ewie podarować jeszcze jeden uśmiech. I założyłam taką grupę na Facebooku, Jeszcze jeden uśmiech Ewy. I tam po prostu wystawiłam, zaczęłam od swojej książki, od właśnie Jeszcze jednego uśmiechu, wystawiłam tę książkę na licytację i wystawiłam moją serię Wszystkie pory uczuć i poprosiłam znajome autorki o to, żeby po prostu, jeżeli mogą, też przekazały swoje książki na tę licytację. Też czytelniczki odpowiedziały na apel, ponieważ po prostu czytelniczki podzieliły się z tym, co miały w swojej domowej biblioteczce. No i na tę chwilę licytujemy. Większość licytacji, powiedzmy, jeszcze tam chyba nie ma skończonych, że tak powiem. Moja się kończy w niedzielę, te moje 2 licytacje, tych innych autorek też. No ale jak tak przeglądam post, no to powiedzmy, że tak zliczyłam, że na tę chwilę, jeżeli wszyscy się wywiążą z tej licytacji, wszyscy rzeczywiście licytują mądrze, bo i wpłacą te pieniądze, to mamy około 2000 zł. Może to nie jest powalająca kwota, ale od czegoś trzeba zacząć. Ja mam nadzieję, że ta grupa będzie się rozrastać. I Marzena, mama Ewy, kiedy w ogóle o tym wszystkim się dowiedziała, napisała mi, że się popłakała. Wczoraj założyła post właśnie tam u nas w tej grupie Jeszcze jeden uśmiech Ewy. I podziękowała wszystkim, którzy się zaangażowali. I ja myślę, że to jest właśnie to. Tam, kiedy wczoraj poinformowałam na swoim fanpage'u o tej premierze, to jedna z czytelniczek napisała, że chciałaby uwierzyć w to, że ludzie się jednoczą ponad podziałami. I ja w to wierzę. Niestety, no czasem musi się stać naprawdę ogromna tragedia, żebyśmy się ponad tymi podziałami zjednoczyli. Tutaj w tej powieści tą tragedią była choroba dziecka i chciałabym, że chociaż jedna osoba po lekturze tej książki uzna, że jakby jakieś takie wzajemne animozje i jakieś takie różnice w światopoglądzie są nieistotne, to będzie dla mnie ogromny sukces i ogromnym sukcesem będzie też dla mnie każda złotówka wpłacona na konto Ewy. Jeżeli mają Państwo ochotę, jak mówię, grupa się nazywa Jeszcze jeden uśmiech Ewy i tam u góry jest przypięty post, gdzie są też dane do przelewu, można też zrobić datek bez licytacji, jeżeli ktoś ma ochotę, a jeżeli nie, to zachęcam do licytacji, jest naprawdę dużo książek, przekazały różne autorki, Agata Kołakowska, Joasia Szarańska, Daria Skiba, z tego co pamiętam. Sabina Waszut też. Tak, Sabina Waszut. Hania Dikta, nie pamiętam w tej chwili wszystkich nazw, ale jest tego trochę i mam nadzieję, że to się będzie ta grupa rosła w siłę i że uda nam się zebrać pieniądze. Generalnie to jest tak, że no, Ewa jest leczona tam chemią, że ona nie potrzebuje pieniędzy na jakąś tam terapię stricte. Ale no wiadomo, jak jest też w naszych polskich szpitalach i jak to wygląda pod kątem
tej opieki zdrowotnej. Pieniądze są wpłacane na konto fundacji, więc też zweryfikowanej fundacji, ja też to sprawdziłam i naprawdę myślę, że warto. Jasne, że tak zachęcamy, bo dobro powraca nie tylko w książce, ale myślę, że w życiu też tak jest, że w obliczu, kiedy dzieje się coś złego, ludzie się zjednoczą, to okazuje się, że tego dobra jest po prostu dużo, dużo więcej. Magda, opowiedziałaś o co było inspiracją do powstania książki Jeszcze jeden uśmiech, a ja nie mogę Cię nie zapytać o inspirację do...